Soup. 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 Jedziemy z kolejnym siupem. Tylko u nas złapiecie najlepsze świąteczne okazje w sieci. Gabi37 zadaje pytanie, jak wybrać prezent dla motomaniaka i nie spalić gumy. Dobór prezentu motoryzacyjnego jest prosty, niczym drogi w naszym kraju. Albo wpadniesz w dziurę, albo nie wpadniesz. Prawdziwą ozdobą naszego samochodu może być przedmiot z aukcji o mylącym tytule nie choinka zapachowa, a pies kiwający głową jest uroczy. Polecam. Pamiętajcie, po wszystkie prezenty możecie teraz podjechać, podejść albo przyjechać na sankach do jednego ze specjalnych punktów odbioru przesyłek, które znajdziecie w całej Polsce. Szybko, tanio i pewnie. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Kierownicy. Było mroźne, grudniowe popołudnie, gdy odebrałem list od Ostrej Osy, która w swoim liście pisała: mój mąż jest prawdziwym twardzielem, stop. Potrzebuje bombowego prezentu, stop. Nie ma mowy o niewypale, stop. Pomocy, stop. Kolejny prezentowy niewypał rozbrojony, pomyślałem i z dumą zasiadłem do kolejnego przypadku. Pamiętajcie, dla nas nie ma zagadek nie do rozwiązania. No to siup. Na nasz konkurs na Blipie, czego nie kupować bliskiej kobiecie, przysłaliście wiele interesujących propozycji. Najciekawsze z nich gwiazdo, no, czyli ja, nagrodził prezentami. Hello, wnimanie, witajte. Niejaki fryzjer pyta nas, jak wstrzelić się z prezentem dla działacza piłkarskiego. Wyczesane pytanie. Tutaj liczy się imagę. Podczas spotkań z działaczami z zagranicy dobrze mieć pod ręką uniwersalny zestaw kopert FDC z około 1970 roku na wymiarę. Umiejętności lingwistyczne podreperujemy dzięki aukcji angielski w 30 dni plus rozmówki polsko-angielskie. A dla ambitnych oczywiście rozmówki polsko-ukraińskie. Mamo. Nie mogę teraz rozmawiać. Jestem w telewizji. No to siup. To znaczy pa. Typowo męskiej rozrywki dostarczy zrób to sam w domu. Zabawa dla chłopców 10+. Chodzi o majsterkowanie. No to żółwik. Dajcie pyska. I do zobaczyska.